Jan Bodakowski, właśnie jestem niedaleko metra Politechnika. Samochód Fundacji Pro został znowu zaatakowany. Moim gościem jest pan Jan Bienias. Panie Janie, proszę nam powiedzieć, co się stało, że właśnie nie jedziecie teraz, tylko stoicie tutaj przed metrem Politechnika. Tam jakieś 150 metrów wcześniej mężczyzna tak po skosie przebiegał przez ulicę. Pomyślałem, że po prostu chce sobie skrócić drogę. Przebiegł przed maską. Tak lekko go odprowadziłem wzrokiem. Pomyślałem, że przebiegł bezpiecznie na drugą stronę, więc wszystko jest dobrze. No ale po chwili usłyszałem taki syk. Myślałem, że to jakiś odgłos z parkujących tutaj niedaleko autobusów. Ale potem skojarzyłem, że taki syk to jest syk po prostu uciekającego powietrza z opony. No i rzeczywiście było widać w pewnym momencie, że jak skręciłem koła, podjechałem trochę, że już po prostu było czuć, że w jednym pokażmy, jest to opona przebita. Kole nie ma powietrza. To stanowi duże zagrożenie dla was kierujących tym samochodem. No akurat wtedy po prostu zwolniłem po to, żeby go przepuścić, bo no po prostu chciałem... Tak, żeby nie przejechać człowieka. Żeby nie przejechać człowieka i tak dalej. A okazało się, że przepuściłem kogoś, kto za chwilę później podbiegł, jakimś ostrym narzędziem musiał po prostu przebić oponę i później zaczął uciekać. Tam koledzy próbowali go namierzyć. Wezwałem policję, czekamy teraz na policję. No i będziemy wymieniać koło. Czy takie ataki zdarzają się często? Myślałem, że będzie dzisiaj spokojnie, no okazuje się, że... Mówisz dzisiaj, czy to znaczy, że macie tygodniowo jeden, dwa takie wypadki, czy więcej? To jest różnie. Jak były te strajki kobiet, tak zwanych kobiet, bo to tak naprawdę feministki, albo może nawet takie te środowiska lewicowe. Po prostu aktywiści lewicowi. Aktywiści, tak. Często, najczęściej to faceci niż kobiety. Może nawet tak. Więc... Jak było takie największe, takie zagęszczenie tego, no to byłoby więcej tych ataków, ale też po prostu ja nie wyjeżdżałem wtedy na miasto, po prostu, więc, a jak był taki standardowy czas, to, no to kilka razy dziennie dochodziło do blokowań. W sytuacjach, kiedy policja reagowała bardziej stanowczo, no to już wtedy chyba szybko się rozchodziła ta informacja, że ludzie dostają mandaty i nie warto po prostu blokować, bo wiąże się to z karą finansową. Przypomnijmy, ten transporter antyaborcyjny ProLife jest organizowany przez? Przez Fundację Pro Prawo do Życia. I wszystkie informacje o waszej akcji można znaleźć na stronie stronażycia.pl. Bardzo dziękuję.